spotkaliśmy się dzisiaj celem promowania zdrowego stylu życia i profilaktyki raka jelita grubego. Organizujemy piknik dla mieszkańców województwa, w ramach którego można skorzystać m.in. z badań profilaktycznych, poziomu cukru, ciśnienia krwi. Udzielamy również porad, konsultacji gastroenterologa. Można również zapisać się na bezpłatne badanie kolonoskopowe w pełnym znieczuleniu. Organizujemy dodatkowe rozrywki dla mieszkańców, darmowe dmuchańce. Są również przedstawione dodatkowe warsztaty kulinarne, na których można nauczyć się, jak możemy zdrowo żyć i możemy zdrowo jeść. W ramach pikniku zorganizowana jest możliwość wizyty w jelicie. Zobaczyć sobie, jak to jelito wygląda od środka, jak można badać się, jakie są efekty i objawy ewentualnie raka jelita grubego. Przede wszystkim najważniejsza jest edukacja i profilaktyka. Nie tylko dorośli, ale również dzieci powinny mieć świadomość, że gdy się nie badamy, no to często chorujemy, a lepiej się przebadać i nie chorować.